Witam serdecznie wszystkich fanów Halloweenlandia, wszystkich Polaków, do których ten przekaz dotrze. I zwracam się z krótkim apelem o wysyłanie maili do lokalnych swoich, czy w ogóle wszystkich TDs, senatorów, organizacji rządowych i pozarządowych, które mają cokolwiek do powiedzenia, jakiekolwiek decyzyjne prerogatywy. Wysyłanie tych maili do tych wyżej wymienionych organizacji i osób w celu zaprotestowania przeciwko możliwemu wprowadzeniu zupełnego lockdownu, ponieważ czy to będzie poziom czwarty czy piąty, w zasadzie niewiele się to od siebie różni i spowoduje znowu kompletną izolację ludzi i zrujnowanie jakiejkolwiek działalności gospodarczej w szerszym tego słowa znaczeniu, więc, a nawet w wąskim tego słowa znaczeniu. Więc chodzi o to, żeby im dać znać, że my się z tym nie zgadzamy i że nie tędy droga. I oczywiście niezależnie od tego, jak bardzo ktoś jest zainwestowany w ideę tego, że zamykanie ludzi i biznesów nie jest drogą wyjścia z kryzysowej sytuacji, czy jak bardzo w ogóle wierzymy, że ta sytuacja jest kryzysowa, być może nie wierzymy w to wcale, albo do jakiegoś stopnia jesteśmy zaniepokojeni. Niezależnie od tego, po której jakby stronie argumentacji, że COVID jest czymś bardzo groźnym lub nie i że te metody, które rząd używa, są właściwe lub nie, jesteśmy, trzeba sobie uzmysłowić jedną sprawę. Rząd w tym momencie cały czas podąża tym tropem zaostrzania restrykcji i dzieje się to, pomijając wszelkie pomysły, jak to wytłumaczyć, jak się doszukać drugiego, trzeciego dna w tym temacie. Dzieje się to przede wszystkim z jednego powodu. Początkowy lockdown był oczywiście nadmierną reakcją na, jak się okazało, wirusa, który nie jest aż tak groźny i jest mnóstwo sposobów, żeby ludzi leczyć i wzmocnić ich układ odpornościowy. I statystyki wskazują, i tego trudno się z tym kłócić, że nie jest to bardziej groźne niż jakiś zły sezon grypowy. Więc oczywiście te początkowe restrykcje i odbieranie nam naszych praw konstytucyjnych, podstawowych wolności, to wszystko była oczywiście nadmierna reakcja, ale pamiętajmy, że rządy generalnie nie lubią oddawać świeżo nabytej władzy i swoich jakichś zwiększonych prerogatyw, więc oni robią jedną rzecz. Usiłują jakby kontynuować ten mit, że jesteśmy w strasznym kryzysie, ponieważ jeżeli by się chcieli wycofać z tego, odwołać pewne rzeczy, przeprosić za nadmierną reakcję w stosunku do tego kryzysu, musieliby również zgodzić się na to, że będą stawiane pytania, będą rozmaite śledztwa, będą trybunały, że będą po prostu musieli się rozliczyć ze swoich wcześniejszych decyzji. I oni się tego boją. Tego nie chcą być odpowiedzialni za wcześniejsze decyzje i dlatego niezależnie od tego, czy oni wierzą, że jesteśmy w kryzysie, czy nie, oni w dalszym ciągu będą, jak się to mówi po angielsku, pedałować po prostu tą sytuację do przodu i zwiększać te restrykcje, żeby nam na przekór wszystkiemu udowodnić, że w dalszym ciągu jest strasznie źle i nic się nie da innego zrobić. Więc o to wszystko, o to głównie chodzi. Zostawiam na boku tam różne konspiratoryjne pomysły i jak jeszcze można tłumaczyć pewne zjawiska, które się dzieją wokół nas. To zostawiam na boku i nie będę w ogóle na ten temat dyskutować, ani nikogo przekonywać. Myślę, że racjonalne spojrzenie na sytuację chyba nam mówi, że coś tu jest nie tak i nie można po prostu jak samobójca dążyć do tego, żeby uratować
właśnie ciężko nawet powiedzieć, kogo uratować kosztem żyć różnych innych ludzi, naszego mentalnego zdrowia, naszego dorobku tutaj, naszych biznesów, stanu, w jakim nasze dzieci się uczą w tym momencie, że to ma dużo, dużo większe prawdopodobnie ofiary do podliczenia, te restrykcje, niż sam COVID. Pamiętajmy, że okres grypowy mamy co roku i nikt z tego powodu nikogo ani niczego nie zamykał. Szczerze powiedziawszy, w ogóle się tym nie przejmowali, zwłaszcza kiedy ludzie lądowali gdzieś tam na wózkach inwalidzkich i czekali na przyjęcie godzinami czy też dniami w szpitalach w styczniu każdego roku. Więc proszę Was, powysyłajcie te maile. Ja podałam kanwę, którą sama stworzyłam na chybcika. Jeżeli ktoś chce to rozbudować, oczywiście jak najbardziej, jeżeli ktoś chce po prostu się tym posłużyć, żeby było szybko i sprawnie, zapraszam. Pod tym przekazem będą wszystkie dane, wszystkie adresy i ten wzór, który można sobie zastosować i wysłać wszędzie, po prostu gdzie się da, więc bardzo Was proszę o to, żebyście to zrobili jak najszybciej, żeby wywrzeć nacisk na elity rządzące, jak również przekazywali być może ten przekaz, czy nawet sam tekst listu i maile, adresy mailowe, żeby inni ludzie też to robili, bo musimy pokazać po prostu zmasowaną akcję, że jesteśmy przeciwni temu, bo inaczej oni po prostu zrobią z nami wszystko, jeżeli nie będą widzieli żadnego oporu. Tak to już po prostu hula na świecie. Więc pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i z góry dziękuję za to wysyłanie maili. Jeżeli macie jakieś komentarze, oczywiście zapraszam do komentowania na naszej stronie facebookowej i na naszej stronie helloirlandia.ie. Pozdrawiam serdecznie.